Assalamu alaikum. Bardzo rzadko podejmuję temat odłamu szyickiego islamu. Dzisiaj kilka słów o sposobie wykonywania modlitwy przez szyitów. Koran mówi: lecz ty głoś chwałę swojego Pana i to, że nie ma żadnych współtowarzyszy i że wszelka chwała należy się Jemu, i bądź pośród tych, którzy oddają Mu pokłon, padając przed Nim na twarz w czasie swoich modlitw. Muzułmanie szyici często dokonują pokłonu sujud na małym bloku ziemi, zwanym turba, który jest zwykle wykonany z gliny z ziemi Karbala w Iraku. Według szyickiej Dżafari Fiqh, jednej z pięciu głównych szkół prawa islamu, pokłony należy wykonywać na czystej ziemi lub na tym, co na niej rośnie, pod warunkiem, że nie jest to żywność ani ubranie. Może to być kurz, kamień, piasek i trawa, pod warunkiem, że nie jest to minerał. Pokłony na papierze są dozwolone, ponieważ jest wykonany z materiału, który rośnie na ziemi, a nie z tkaniny czy dywanów. Prawnicy ze wszystkich sunnickich szkół prawa są zgodni co do ważności pokłonu na ziemi i na tym, co na niej rośnie. Czy prorok, sallallahu alaihi wasallam, i jego towarzysze kiedykolwiek to robili? Modlitwa na ziemi z pewnością była praktyką proroka, sallallahu alaihi wasallam, i otaczających go osób. Przekazał Abu Said al-Kudri: widziałem wysłannika Allaha dokonującego prostracji na ziemi w błocie i wodzie oraz ślad błota na jego czole. Przekazał Anas bin Malik: zwykliśmy modlić się z prorokiem w upale, a jeśli ktoś z nas nie mógł położyć twarzy na ziemi z powodu upału, rozkładał swoje ubrania i dokonywał prostracji na nich. Według tego hadisu tylko w wyjątkowych okolicznościach prorok, sallallahu alaihi wasallam, i jego towarzysze klękali na ubraniu. Prorok, sallallahu alaihi wasallam, również miał humrę, na której kładł czoło w celu pokłonu. Przekazał Majmuna: wysłannik Allaha zwykł modlić się na humrze. Według Al-Szałkaniego, słynnego sunnickiego uczonego, ponad 10 towarzyszy proroka przekazało tradycje wspominające jego pokłon na humrze. I wymienia on wszystkie źródła sunnickie rejestrujące te tradycje, do których należą Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasai i wiele innych. Czym więc jest humra? To mała mata wystarczająca tylko na twarz i dłonie podczas wykonywania pokłonów podczas modlitwy. Ibn al-Athir, inny znany uczony sunnicki, w swoim Dżami al-Usul napisał: humra jest tym, na czym szyici naszych czasów wykonują swoje pokłony. Humra to mała mata wykonana z włókien palmowych lub innego materiału i jest podobna do tej, której szyici używają do pokłonów. Ale dlaczego ziemia z Karbali? Znane były szczególne właściwości gleby Karbali, która była przedmiotem szczególnej uwagi w czasach proroka, sallallahu alaihi wasallam, a także w czasach późniejszych. Salama mówi: widziałam Husajna, alaihi salam, siedzącego na kolanach swojego dziadka proroka, sallallahu alaihi wasallam, który trzymał w dłoni czerwony blok ziemi. Prorok całował kurz i płakał. Zapytałem go, co to za gleba. Prorok powiedział: Gabriel poinformował mnie, że mój syn, ten Husajn, zostanie zamordowany w Iraku. On sprowadził dla mnie tę ziemię z tej ziemi. Płaczę z powodu cierpień, które spadną na mojego Husajna. Następnie prorok, sallallahu alaihi wasallam, podał proch Salamie i powiedział do niej: kiedy zobaczysz, jak ta ziemia zamienia się w krew, będziesz wiedzieć, że mój Husajn został zamordowany. Salama trzymała ziemię w butelce i czuwała nad nią, aż w dniu Aszura, 10 dnia Muharram, 61 roku Hidżry, zobaczyła, że zamieniła się ona w krew. Wtedy wiedziała, że Husajn bin Ali, alaihi salam, został zamordowany. Ali ibn Abi Talib,
Mijając Karbale po bitwie pod Siffin, wziął garść z tej ziemi i zawołał: Ach, ach, w tym miejscu wielu ludzi zostanie zabitych i bez rozliczenia wejdą do raju. Czy pokłony są obowiązkowe na glinie Skarbali? Nie są. Ale szyici wolą pokłonić się na ziemi Karbali ze względu na znaczenie, jakie nadawali temu prorok, sallallahu alaihi wasallam, i imamowie z jego rodziny, Ahlul Bayt. Po męczeńskiej śmierci imama Husajna, alaihi salam, jego syn, imam Zain al-Abidin, alaihi salam, zebrał trochę ziemi, stwierdził, że jest to święty pył i trzymał go w torbie. Imamowie zwykli wykonywać na nim pokłony, robić z niego tasbih i recytować na nim pieśni pochwalne dla Allaha. Zachęcali także szyitów, aby wykonywali na nich pokłony, rozumiejąc, że nie jest to obowiązkowe, ale w celu osiągnięcia większej rekompensaty. Imamowie nalegali, aby pokłon przed Allahem mógł odbywać się wyłącznie na czystej ziemi i że byłoby lepiej, gdyby był on wykonywany na ziemi Skarbali. Szyici przez długi czas trzymali tę ziemię przy sobie. Następnie, w obawie, że może zostać zbezczeszczona, ugniatali ją na małe tabliczki lub kawałki, które obecnie nazywane są mohr lub surba. Podczas modlitwy kłaniają się przed nią i nie jest to czynność przymusowa, ale ze względu na jej szczególny charakter. Szkoda, że niektórzy ludzie złośliwie opowiadają, że szyici czczą kamienie lub Husajna, alaihi salam. Prawda jest taka, że czczą samego Allaha, oddając pokłony na turba, a nie przed nią. I nie czczą imama Husajna, imama Alego, ani proroka Muhammada, alaihi salam. To jest powód, dla którego muzułmanie szyici noszą małe tabliczki, zwykle wykonane z ziemi Skarbali, które umożliwiają im wykonanie pokłonów na tym wysoce zalecanym przedmiocie i przestrzeganie sunny proroka, sallallahu alaihi wasallam.